będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, jest z Waszyngtonu, witają się z Państwem ojciec Zbigniew Pieńkos i ojciec Jacek Cydzik. Zakończyło się już prywatne spotkanie i wizyta w Białym Domu. To była uroczystość powitalna papieża Franciszka i teraz papież Franciszek samochodem odkrytym przemierza tutaj ulicę Waszyngtonu z Białego Domu do katedry świętego Mateusza. Pozdrawiany jest przez licznie zebranych tutaj pielgrzymów, którzy pozdrawiają papieża, którzy wyrażają swoją radość i rzeczywiście tak jak to powiedział dzisiaj prezydent Barack Obama, słowa papieża na temat wolności, wrażliwości na tych odepchniętych, najsłabszych, zmarginalizowanych w społeczeństwie. Te słowa papieża są inspiracją, umocnieniem i wyzwaniem dla wszystkich, nie tylko katolików, nie tylko wierzących, ale wszystkich ludzi dobrej woli, tutaj obywateli Stanów Zjednoczonych. Ojciec Święty w tym momencie udaje się, jak powiedzieliśmy, do katedry świętego Mateusza. Ona jest oddalona o około niecałe dwa kilometry od Białego Domu, a ten przejazd Ojca Świętego był zaplanowany tutaj na te najbardziej reprezentacyjne, te historyczne punkty, pośród tych historycznych punktów Waszyngtonu, przypomnijmy, elipsa i ten kawałek odciny National Mall, odcinka drogi, to są miejsca położone w samym sercu Waszyngtonu, w samym sercu tych budynków administracji rządowej, tych symboli, które mają wskazywać na demokrację. To jest pomnik Waszyngtona, to jest pomnik Lincolna, to są także pomniki poległych w II wojnie światowej czy w czasie wojny wietnamskiej i koreańskiej, a także są tutaj te liczne pomniki, które przypominają początki Stanów Zjednoczonych. To jest właśnie wojna o niepodległość i tutaj jeszcze raz przypomnijmy, że na północno-wschodnim rogu skweru północnego przed Białym Domem stoi pomnik jednego z pięciu najważniejszych generałów tej wojny, a tym generałem jest Tadeusz Kościuszko. Jak chodzi o katedrę świętego Mateusza, w latach 1840-1890 był to kościół parafialny, bo wiemy, że pierwsi pielgrzymi, pierwsi katolicy, którzy przybyli tutaj na te tereny, to był czas XVII wiek, 1650 rok. I obecny stan katedry, jej wygląd jest z roku 1913, jako że w latach 1893-95 katedra ta była przebudowana, no i właśnie zadedykowana świętemu Mateuszowi. I jest to kościół matka nowej archidiecezji, diecezji Washington, która wiemy, że powstała w 1939 roku, ale wcześniej tutaj te tereny były pod jurysdykcją biskupa z Baltimore, tej właśnie wcześniejszej diecezji. No i dodajmy, że najważniejsze daty archidiecezji Waszyngtonu, oprócz tej wspomnianej tutaj, to 1789, ustanowienie Uniwersytetu Georgetown, to jest pierwszy katolicki uniwersytet w Stanach Zjednoczonych. Po wyodrębnieniu formalnym diecezji Waszyngton i odseparowaniu jej od diecezji Baltimore, te dwie diecezje miały jeszcze swojego arcybiskupa, tego samego, ale w 1947 roku archidiecezja Waszyngton
otrzymała swojego pierwszego arcybiskupa, który tutaj rezydował i tą archidiecezją zarządzał. W roku 1979 papież Jan Paweł II odwiedził Waszyngton w swojej pierwszej wizycie apostolskiej do Stanów Zjednoczonych. To samo uczynił w roku 2008 papież Benedykt XVI. No i tak, nie chwaląc się, inni by się chwalili, my tylko tutaj wspomnimy, ojcze Zbigniewie, że właśnie wtedy, w 2008 roku, my również mieliśmy ten zaszczyt, przyjemność dla Państwa relacjonować wizytę Ojca Świętego Benedykta XVI, także tu w Waszyngtonie. Tak jest, były to niezapomniane, piękne chwile, kiedy Ojciec Święty właśnie tutaj przebywał i celebrował mszę świętą na nowo otwartym stadionie. No i co ciekawe, tak nawiązując do tej Twojej refleksji podczas przemówienia powitalnego, jakie wygłosił prezydent Barack Obama, to przypominam się też wtedy, jakie mocne słowo powiedział prezydent George W. Bush, mówiąc, sprzeciwiając się aborcji, sprzeciwiając się eutanazji, zabierając takie bardzo, bardzo mocne stanowisko pro-life. To jego przemówienie właściwie tak przeszło bez zasadniczego odzewu, bez zasadniczego echa. Sprawy nadal toczyły się tak, jak się toczą dzisiaj. Bardzo wiele do powiedzenia w sposób taki jawny i zakulisowy mają tutaj w Stanach Zjednoczonych, jak i w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Bardzo wiele do powiedzenia mają takie organizacje jak Planned Parenthood Federation, czyli organizacja, która zajmuje się propagowaniem ideologii aborcyjno-eutanazyjnej na świecie, czy różne inne organizacje, które za cel stawiają sobie tak zwaną depopulację świata. To takie jest mądre czy uczone słówko, aczkolwiek za nim kryje się ideologia mówiąca wprost, jest na świecie za dużo ludzi i trzeba tę liczbę ograniczać w różny sposób. I rzeczywiście widać ten rozdźwięk. Z jednej strony są oficjalne deklaracje, są też gesty, bo rzeczywiście tu nie można tego pominąć, są też gesty, które tutaj się prezydent Bush jedną ze swoich decyzji bardzo mocno ograniczył, obciął fundusze, które z budżetu Stanów Zjednoczonych do tej pory zasilały te organizacje kierujące się takimi jakimiś szaleńczymi ideologiami. Tutaj obecnie toczy się właśnie w tych dniach w Waszyngtonie, w izbach kongresu, toczy się debata na temat zakazu, całkowitego zakazu aborcji po 20, zdaje się, tygodniu, 24 tygodniu ciąży, prawda? Czyli tutaj znowu wytłumaczmy to, że to zostało wprowadzone za prezydenta Clintona. To była znów taki termin, nie wiem, czy medyczny, aborcja przez częściowy poród. Żeby oszczędzić, powiedzmy, drastyczności tego opisu, powiedzmy tylko tyle, że chodziło o to, że to zabójstwo dziecka polegało na tym, że ono po prostu powodowano jego poród, gdy ono z łona matki wyłaniało się już wtedy ten, nie wiem, czy to można nazwać doktor, czy ten zabójca po prostu wbijał strzykawkę w rdzeń kręgowy i to wysysano. Nie wiadomo, później nikt nie mówi o tym, co dzieje się później, jak na tym zyskuje przemysł kosmetyczny, farmaceutyczny i tak dalej. No ale to już są inne kwestie. Myśl jest taka, że jest wiele w oficjalnych słowach mówi się, prawda, takich rzeczy bardzo zachęcających, dobrych, zgodnych z naszym wyczuciem, sumieniem. Nawet wielu polityków próbuje się ustawiać jako tych, którzy są do szpiku kości ewangeliczni, ale gdy przyjrzymy się faktom, przyjrzymy się temu, co się dzieje, widać, że toczy się brutalna, bezwzględna walka ideologii, które tutaj próbują narzucić ludziom jakieś te swoje obłąkańcze pomysły. Chodzi o prasę amerykańską. Bezpośrednio przed pielgrzymką Ojca Świętego do Stanów Zjednoczonych, ale również jeszcze wczoraj, kiedy już Ojciec Święty wylądował, różne spekulacje pojawiały się na łamach dzienników amerykańskich i zastanawiano się nad tym, komu
ta pielgrzymka z której partii politycznej przyniesie większą korzyść, jako że w Stanach Zjednoczonych są dwie partie dominujące, to jest partia republikańska i partia demokratyczna. Uciekło mi to słowo. I o ile republikanom chodzi właśnie o to, aby w centrum swego działania stawiać rodzinę, małżeństwo, obronę życia, o tyle demokraci w swoich tutaj programach szczególnie zwracają uwagę na to, jaki jest klimat, na ubóstwo, na imigrację. No i właśnie, czy rzeczywiście ta wizyta będzie miała wpływ na korzyść, czy da korzyść którejś z partii? Pewno nie, bo Ojciec Święty, wiadomo, przebywając tutaj, przybywa jako wysłannik pokoju, przybywa jako namiestnik Chrystusa na ziemi i przede wszystkim przynosi radość Ewangelii, ale także chce się pochylać nad losem tych, którzy są uciskani, którzy żyją w ubóstwie, którzy ze względu na ubóstwo szukają lepszych warunków życia i często właśnie migrują między innymi do Stanów Zjednoczonych. Tutaj wiemy, że bardzo duża jest migracja z Meksyku. Oficjalnie mówi się, że każdego miesiąca około 400 tysięcy ludzi jest deportowanych do Meksyku, ale ich miejsce zajmują nowi, którzy wciąż napływają, bo tutaj szukają dla siebie i dla swoich rodzin lepszego życia. No i to nie dziwi. Natomiast jak chodzi o obronę życia, o obronę małżeństwa, no te wysiłki widzimy, są prowadzone przez episkopat, przez kościół tutaj w Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek prawo amerykańskie i te postanowienia Sądu Najwyższego o małżeństwach homoseksualnych wcale nie sprzyjają temu, aby ta rodzina się rozwijała. Wręcz mówi się o tym, iż katolików czeka czas prześladowania, bowiem w świetle tego nowego prawa, jeżeli wspólnoty katolickie i katolicy będą upominać się o te konserwatywne zachowania, o to, aby sakrament małżeństwa był zagwarantowany, tak jak to było przez Chrystusa ustanowione jako nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. No, jeśli będą właśnie katolicy przy tym obstawać, chrześcijanie przy tym obstawać, mogą być po prostu dyskryminowani, mogą być prześladowani. No, dodajmy, drodzy Państwo, że to właśnie tutaj ulicami Waszyngtonu rokrocznie przechodzi ogromny marsz dla życia, marsz dla życia i marsz dla rodziny. I zdaje się, że w zeszłym roku ten marsz gromadził kilkadziesiąt tysięcy ludzi z całych Stanów Zjednoczonych. Była to ogromna manifestacja. Podobne zresztą marsze odbywają się w maju w Ottawie, w stolicy Kanady. I rzeczywiście, jak widać, z roku na rok, tak krok po kroku, one mają jednak bardzo pozytywny wpływ na świadomość społeczną, iż no, zmieniają jednak to podejście. Kwestia aborcji, czy tak zwanej aborcji, czy różnych kontrowersji związanych z tematyką rodziny, małżeństwa. Tutaj już powoli, jak widać, przeradza się może nie tyle w jakieś tam kwestie sporu światopoglądowego, bo najłatwiej było i to jest naj, jakby, no to utrudnia prezentowanie tych wartości. Zresztą, jak to powiedział papież Benedykt XVI, że sprowadzono te kwestie tylko i wyłącznie właśnie do tych rozważań światopoglądowych. No, wy katolicy uważacie tak, ale ktoś inny uważa inaczej. Tymczasem powoli się przebija ta prawda, że to nie jest kwestia światopoglądu, czy takiego, czy innego widzenia świata, ale jest to kwestia wspólna dla wszystkich ludzi i mająca zdecydowany wpływ na jakość życia rodziny ludzkiej. I tu znowu odnosimy się do tego, o czym pisze
Ojciec Święty Franciszek w swojej encyklice Laudato Si. To jest właśnie także wyraz tej troski o nasz wspólny dom. Drodzy Państwo, Ojciec Święty już przyjechał do katedry świętego Mateusza. No może tutaj ojciec Zbigniewie, bądźmy też jakby na fali, idąc z duchem czasu. Także media społecznościowe w internecie żywo reagują na różne gesty papieża Franciszka. Także na ten gest, tu widzimy, papież wysiadł ze swojej, w cudzysłowie, limuzyny, czyli Fiata 500. Jeden z użytkowników Twittera pod zdjęciem właśnie papieża w tym małym samochodziku napisał: "Thankful the Pope, Pope's riding in a Fiat and not in a Volkswagen right now." Czyli dziękuję papieżowi za to, że podróżuje Fiatem, a nie Volkswagenem. To jest takie żartobliwe i dość kąśliwe odniesienie się do tego skandalu, jaki Volkswagen wywołał z tymi zafałszowanymi badaniami zanieczyszczenia, prawda, jakie te samochody niosą. I rzeczywiście w ten sposób ten gest papieża jest zauważalny. Inne żartobliwe tweety, jakie publikuje CNN, uśmiechnięci papież i Barack Obama na tle wszystkich, którzy ich witają, a potem pod tym podpisem "Then he says all wall along the Mexican border", czyli i wtedy powiedział o tych wszystkich murach, które mają upaść, prawda, na meksykańskiej granicy. Także są i tacy, którzy w taki krótki sposób bardzo dosadnie te problemy, o których dyplomacja delikatnie rozmawia, delikatnie, ale oczywiście krok po kroku, skutecznie, tak mieliśmy to okazję zobaczyć w przypadku Kuby. Tutaj użytkownicy Twittera jednym zdaniem, króciutko, zwięźle, jakby uderzają w samosedno sprawy. No ale powróćmy teraz z tych peryferii internetowych do katedry świętego Marka. Ojciec Święty właśnie w tym momencie wchodzi w bramę świątyni, jest witany przez episkopat Stanów Zjednoczonych. Tak, przy wejściu do katedry Ojciec Święty, jak mogliśmy zauważyć, pokropił wszystkich zebranych, najpierw nakładając wodę na swoje czoło, potem na czoło tych księży biskupów, którzy byli bezpośrednio obok niego w asyście. No i teraz wita się tutaj z księdzem kardynałem i w imieniu wszystkich przyjmuje symboliczne kwiaty, które zapewne zaraz złoży w jednej z kaplic. No, katedra jest pełna, wypełniona właśnie księżmi biskupami, duchowieństwem. Jest 300 biskupów tutaj właśnie zgromadzonych w tym miejscu na modlitwę południową. I aktualnie Ojciec Święty przechodzi do bocznej kaplicy, kaplicy Najświętszego Sakramentu, aby tam w krótkiej modlitwie przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie rozpocząć ten kolejny, można powiedzieć, punkt swojej pielgrzymki, spotkanie z księżmi biskupami, w czasie którego będzie odmówiona modlitwa południowa, modlitwa brewiarzowa. Ojciec Święty złożył kwiaty, pokłonił się tutaj przed krzyżem i przechodzi właśnie na wspomnianą adorację. Dodajmy, że katedra świętego Mateusza, apostoła, przyzywa jako swojego patrona właśnie tego, który jest patronem służby cywilnej, także ci, którzy są urzędnikami miejskimi, stanowymi, czy administracji rządowej, czy również członkowie wielu organizacji międzynarodowych, uważają świętego Mateusza za swojego patrona. A my teraz już wprowadzeni jesteśmy w klimat modlitwy.
I właśnie w tym momencie przy dźwięku fanfar Ojciec Święty wchodzi z powrotem do głównej nawy katedry Świętego Mateusza. Ojcu Świętemu towarzyszą tutaj zarówno rektor kościoła, jak i kardynał James Harvey, który jest prefektem domu papieskiego, archipresbiterem Bazyliki Świętego Pawła za murami i jest amerykańskim kardynałem żyjącym w Rzymie. A także jego eminencja kardynał Donald Wuerl, kardynał arcybiskup Waszyngtonu, to właśnie teraz w tej chwili modlitwy, to on towarzyszy Ojcu Świętemu, jak i rektor kościoła. I my również łączmy się w modlitwie z Ojcem Świętym i zebranymi tutaj biskupami, wyrażając naszą gorącą prośbę do Boga za Kościół Święty, za Kościół tutaj w Ameryce. Także obejmując te wszystkie problemy, kontrowersje, o których słyszymy w mediach, szczególnie prośmy o wsparcie dla wszystkich tych, którzy bronią tych podstawowych wartości, wartości życia, godności każdej osoby ludzkiej i wśród nich właśnie pierwszą taką osobą jest Ojciec Święty Franciszek. Teraz arcybiskup Wuerl przeprowadza Ojca Świętego tutaj na miejsce przewodniczenia, a ksiądz prałat Guido Marini przekazuje Ojcu Świętemu stułę, aby mógł on rozpocząć modlitwę. Deus in adiutorium meum intende. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Powstaje życie kwitnące, przybądź, by tworzyć, odnawiać i natchnąć, przyjdź, zapal swym ogniem serca wszystkich wierzących. Poszukującym pewność ślesz ogniu miłości, żywe źródło, pośród zamętu tyś ochroną jest, dawcą i panem życia. Tyś objawieniem Bożej mocy w nas, jawne są mnogie dary Twe, ucz nas wymowy, słuchania, Twoim język i uszy me. Opromień zmysły światłem Twym, serca w miłości zjednoczyć chciej. Twa moc napełnia stworzenie wsze, utwierdzaj naszą słabą i niepewną wolę. Chwała Ojcu i Synowi, który Słowem jest, i Duchowi, który Bogiem i Panem wszystkim tym osobom chwała i dziękczynienie na wieki. Alleluja, 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 alleluja.
Będziemy odmawiać wspólnie modlitwę południową z liturgii godzin z środy, dlatego można przygotować sobie już brewiarze i wspólnie modlić się z Ojcem Świętym i biskupami tutaj w katedrze Świętych Mateuszy. Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie swoich ustaw. Jak zachowa młodzieniec swoją drogę w czystości, przestrzegając słów Twoich, Panie. Z całego serca swego szukam Ciebie. Nie daj mi odejść od Twoich przykazań. W sercu swoim zachowuję Twe słowa, aby nie zgrzeszyć przeciw Tobie. Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie swoich ustaw. Opowiadam moimi wargami wszystkie wyroki ust Twoich. Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe napomnienia, niż z wszelkiego bogactwa. Będę rozważał Twe postanowienia, rozmyślał o Twoich drogach. Będę się radował z Twoich ustaw i słów Twoich nie zapomnę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Umocnij moje kroki na Twoich ścieżkach. Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę. Thank you.
Lord, Lord, keep me steadfast in your ways. Lord, Panie, umocnij moje kroki na Twoich ścieżkach. Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, usłysz moje wołanie, wysłuchaj modlitwy moich warg nieobłudnych. Niech wyrok o mnie wyjdzie od Ciebie, Twoje oczy widzą to, co sprawiedliwe. Choćbyś badał moje serce i przyszedł do mnie nocą i doświadczał mnie ogniem, nieprawości we mnie nie znajdziesz. Nie zgrzeszyły moje usta ludzkim obyczajem. Według Twego słowa strzegłem drogi prawa. Moje kroki mocno trzymały się Twych ścieżek, nie zachwiały się moje stopy. Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz. Nakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo. Okaż przedziwne miłosierdzie Twoje, Zbawco tych, którzy się chronią przed wrogiem pod Twoją prawicę. Strzeż mnie jak źrenicy oka. Ukryń mnie w cieniu Twych skrzydeł, przed występnymi, którzy gwałt mi zadają, przed śmiertelnymi wrogami, co otaczają mnie zewsząd. I znów w chwili ciszy osobistej refleksji wesprzyjmy naszą modlitwą Ojca Świętego Franciszka, który przyjeżdża tutaj do Stanów Zjednoczonych, aby umacniać wierzę i tych wszystkich wysiłkach na rzecz
zagwarantowania wolności, dobrego rozwoju i prawa do wiary w Boga dla każdej osoby ludzkiej. Wspierajmy papieża w tych jego wysiłkach, w tej jego modlitwie. Wspierajmy cały Kościół Święty w tej służbie, do której wzywa nas codziennie sam Chrystus Jezus. I wołając tymi słowami psalmów, psalmu 16, prośmy, by Pan utwierdzał nasze kroki na Jego ścieżkach, by powstał i wyrywał nas od naszych nieprzyjaciół. Powstań, Panie, ratuj moje życie. Zamykają swe nieczułe serca, ich usta przemawiają butnie, okrążają mnie teraz ich kroki. Śledzą oczyma, by mnie powalić na ziemię. Są jak lew dyszący za zdobyczą, jak młody lew zaczajony w zasadce. Powstań, Panie, drogę mu zastąp i powal. Swoim mieczem wyzwól me życie od grzesznika, a Twoją ręką, Panie, wybaw mnie od ludzi, których udziałem jest to życie. Ich brzuch napełniasz Twoim dostatkiem, synowie ich jedzą dosyta, a nadmiar zostawiają swoim małym dzieciom. A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, ze snu powstając nasycę się Twoim widokiem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Także znów wspieramy modlitwą Ojca Świętego, Franciszka i cały Kościół Święty, tak aby sprawiedliwość, ta sprawiedliwość, która przychodzi od Boga i ten pokój, którego On jest Panem, aby zapanowały na całym świecie i aby Bóg zapalił serca wszystkich ludzi dobrej woli, aby właśnie dla tej sprawiedliwości, dla tego pokoju złączyli swe wysiłki razem, jako jedna rodzina ludzka.
Pragniemy w ten sposób wspierać wysiłki papieża, wysiłki Kościoła. To wszystko, czego tu będziemy świadkami. I także realizować ten wysiłek na naszą miarę, w naszych domach, rodzinach. O to się pragniemy tutaj razem dzisiaj modlić z papieżem i z biskupami Stanów Zjednoczonych w katedrze świętego Mateusza. Otwórzmy teraz swoje serce na jeszcze raz na głos Bożego Słowa. Usłyszymy za chwileczkę czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Become holy yourselves in every aspect of your conduct. W całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór świętego, który was powołał. Gdyż jest napisane, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Słuchacze Radio Maria i widzowie telewizji Trwam. Trwamy na modlitwie z Ojcem Świętym, biskupami Stanów Zjednoczonych w katedrze świętego Mateusza w Waszyngtonie. I już teraz za chwileczkę Ojciec Święty skieruje swoje słowo do biskupów, członków konferencji episkopatu Stanów Zjednoczonych. Ale zawsze Ojciec Święty wzorem swojego poprzednika, papieża Benedykta, życzył sobie, aby była tutaj też podczas tych spotkań liturgicznych modlitwy chwila ciszy na osobistą refleksję. I podobnie jest teraz także tutaj w katedrze świętego Mateusza. May your priest be robed with holiness. Niech twoi kapłani przyobleką się w świętość. Niech twój lud tańczy z radości. Oremus. Omnipotens et misericordeus. Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty w południe dajesz nam chwilę wytchnienia. Wejrzyj łaskawie na rozpoczęte przez nas prace. Napraw popełnione błędy i doprowadź wszystko do końca zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Ceremoniarz papieski teraz zdjął stułę z ramion Ojca Świętego i teraz w tej części już powiedzmy pozaliturgicznej, ściśle poza, zaraz wysłuchamy słów papieża. Holy Father, it is a great honor and joy to welcome you to the Archdiocese of Washington and its cathedral. Our Mother Church bears the name of Saint Matthew the Apostle. Ojcze Święty, to wielki zaszczyt i radość dla mnie witać Ciebie w Archidiecezji Waszyngton i w jej katedrze. Ta katedra, matka naszego Kościoła, nosi imię świętego Mateusza Apostoła, którego doświadczenie miłości i Bożego wezwania wyrażone są w Twoim własnym zawołaniu. Miserando ad quae eligendo, spojrzał z miłosierdziem i wybrał. W przyszłości, kiedy przypominamy sobie tę wielką mozaikę świętego Mateusza, tu umieszczoną, będziemy pamiętać o Twojej trosce o nas, kiedy rozpoczynasz duszpasterską wizytę naszego narodu oraz tej archidiecezji. W imieniu biskupów, kapłanów, diakonów, zakonników i wiernych świeckich Kościoła w naszej stolicy, pragnę wyrazić naszą głęboką wdzięczność oraz zapewnić o naszej lojalności, naszej sympatii i o tym, iż ponownie zobowiązujemy się podjąć trud, by być prawdziwymi uczniami, misjonarzami. Mam również wielką przyjemność powitać w Twojej obecności, Ojcze Święty, moich braci biskupów, którzy zbierają się tutaj, aby modlić się z Waszą świątobliwością. Mam zaszczyt także przedstawić przewodniczącego Konferencji Episkopatów Stanów Zjednoczonych arcybiskupa Józefa Kurtza z Louisville. Ojcze Święty, witamy. Ojcze Święty, to już są słowa przewodniczącego Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych. Ojcze Święty, w imieniu moich braci biskupów, z wielką radością witam Cię w Stanach Zjednoczonych. Członkowie naszej Konferencji Episkopatu zebrani tutaj reprezentują więcej niż 71 milionów wiernych katolików. Dlatego modlitwy każdego biskupa i każdego parafianina są z Tobą, kiedy podróżujesz w Waszyngtonie, Nowym Jorku i Filadelfii, ale jako że odwiedzasz tylko te trzy, mimo że odwiedzasz tylko te trzy miasta, nasze przywitanie biegnie z całego kraju. Jesteśmy żyjącym Kościołem, który Kościołem Jezusa Chrystusa i który w nim stara się towarzyszy Tobie w posłudze dla najmniejszych naszych braci i sióstr. Jako naród uformowany przez imigrantów szukających wolności religijnej i możliwości ekonomicznych, mamy specjalną odpowiedzialność, która spoczywa na nas, aby zapewnić, że obietnica tego narodu, który powstał w obliczu Boga z wolnością i sprawiedliwością, pozostanie cały czas otwarta jako amerykańskie marzenie dla wszystkich. Jako wierni członkowie Kościoła i obywatele tego kraju, każdego dnia pracujemy, aby nasz na polu gościnności, aby zabliźniać rany tak osobiste, jak i rany w rodzinach. Dzięki łasce Chrystusa to ta łaska zabliźniła nasze własne rany i możemy w ten sposób stać się sługami, którzy coraz bardziej są zjednoczeni z dobrym pasterzem. Ojcze Święty, Twoje pokorne świadectwo, że nikt nie jest wyłączony spośród leczącej mocy miłosierdzia Chrystusa i Jego miłości. To jest wierni temu dziedzictwu szukamy tego, aby rozszerzać dobrą nowinę i głosić ją każdemu człowiekowi, który i dawać mu właśnie okazję do tego, żeby się mógł rozwijać. Ojcze Święty,
i to, co jest najważniejsze, patrzymy z nadzieją na Twoje spotkanie z ludźmi, tymi wpływowymi, tymi zapomnianymi i wszystkimi innymi, tak, tymi, którzy tworzą tą wielką historię amerykańską. Ojcze Święty, Twoi bracia biskupi obejmują Cię w braterskim pozdrowieniu i w serdecznej wdzięczności za Twoją obecność między nami. Carissimi fratelli nell'episodio. Dear brothers, bishops, first of all, I would like Ojciec Święty, mówi teraz w języku włoskim i to jest tłumaczone na język angielski. My posłuchajmy właśnie tych słów. Drodzy bracia w biskupstwie, cieszę się ze spotkania z wami podczas tej misji apostolskiej, która doprowadziła mnie do waszego kraju. Bardzo dziękuję kardynałowi Wuerlowi i arcybiskupowi Kurcowi za uprzejme słowa skierowane do mnie w imieniu was wszystkich. Przyjmijcie, proszę, moją wdzięczność za gościnność i wielkoduszną dyspozycyjność, jaką zaplanowano i zorganizowano mój pobyt. According to the word of the Lord we have heard today. Be holy, for I am holy. I tak jak to słyszeliśmy w dzisiejszym czytaniu, chcę ponowić to wezwanie. Bądźcie święci, bo ja jestem święty. To wezwanie samego Boga. I am pleased to meet you at this point in the apostolic mission that has brought me to your country. I would deeply like to thank Cardinal Wuerl and Archbishop Kurtz for their kind words, words that were also in your name. Please take aboard my appreciation for your welcome and generous efforts to plan and organize my stay. I look out with affection at you, the pastors. Obejmując twarze, patrząc na twarze waszych pasterzy, chciałbym serdecznie przywitać kościoły, które z miłością niesiecie na ramionach i proszę też was o zapewnienie, że moja bliskość ludzka i duchowa by dotarły z waszym pośrednictwem do całego ludu Bożego rozsianego w tym rozległym kraju. Makes us all one people of God throughout this vast land. The heart of the Pope expands to include everyone. Serce papieża otwiera się szeroko, aby objąć wszystkich. To szerokie otwarcie serca jest po to, aby zaświadczyć, że Bóg jest wielki w swojej miłości. To jest istota misji następcy świętego Piotra, wikariusza tego, który na krzyżu objął całą ludzkość. May no member of Christ's body or the American people feel. Niech żaden z członków ciała Chrystusowego i narodu amerykańskiego nie czuje się wyłączony z tego gestu uścisku przywitania serdecznego, jakie oferuje papież. May the Pope's voice also be heard there to affirm that he is the Savior. Gdziekolwiek pojawi się na ustach prawdziwe imię Jezusa, tam rozbrzmiewa także głos papieża, aby zapewnić was wszystkich. Chrystus to jest Zbawiciel. Od waszych wielkich metropolii, wschodniego wybrzeża, po równiny środkowego zachodu, od głębokiego południa, bezgraniczny zachód, wszędzie tam, gdzie wasz lud zbiera się na zgromadzeniach eucharystycznych. Niech papież nie będzie jedynie imieniem wymawianym rutynowo, ale
namacalnym towarzyszeniem, które ma wspierać głos wznoszący się z serca oblubienicy. Przyjdź, Panie. Or to show a brother the love of Christ, to dry a tear, or comfort the lonely, to show the way to one who is. Kiedy ręka wyciąga się, aby czynić dobro, lub przybliżyć miłość Chrystusa, żeby otrzeć łzę, albo dochować towarzystwa w samotności, by wskazać drogę zgubionemu lub pocieszyć złamane serce, aby pochylić się nad upadłym lub nauczyć kogoś spragnionego prawdy, by obdarzyć przebaczeniem albo doprowadzić do nowego początku w Bogu, wiedzcie, że papież wam towarzyszy i was wspiera. Kładzie on także swoją starą już i pomarszczoną dłoń na waszej, ale za łaską Bożą zdolną jeszcze, by wspierać i zachęcić. My first word is thanksgiving to God for the power of the gospel, which has allowed the moje pierwsze słowo to po prostu dziękczynienie Bogu za tę wielką moc Ewangelii, która pozwala na znaczny rozwój Kościoła Chrystusowego na tych ziemiach i na hojny wkład, jaki Kościół wnosił i wnosi nadal w życie społeczeństwa Stanów Zjednoczonych i całego świata. Ogromnie doceniam i ze wzruszeniem dziękuję za waszą hojność, wielkoduszność i solidarność ze Stolicą Apostolską i ewangelizacją w wielu częściach cierpiącego świata. Cieszę się z niezłomnego zaangażowania Kościoła w sprawę życia i rodziny, będącym głównym powodem mojej obecnej wizyty. Uważnie śledzę wielki wysiłek przyjęcia integracji imigrantów, którzy nadal patrzą na Amerykę oczyma pielgrzymów, jacy przybyli tu w poszukiwaniu jej obiecujących zasobów wolności i dobrobytu. Podziwiam trud, z jakim kontynuujecie misję edukacyjną w waszych szkołach i na wszystkich poziomach i dzieło charytatywne waszych różnorodnych instytucji. Jest to działalność często prowadzona bez żadnego zrozumienia i wsparcia, a także zawsze mężnie utrzymywana przez ofiarność ubogich, ponieważ inicjatywy te wynikają z nakazu nadprzyrodzonego, któremu nie godzi się nie być posłusznym. These works are often carried out without appreciation or support of their real value, and often with heroic sacrifice, maintained with the alms of the poor, because these initiatives grow out of obedience to a divine mandate, which we may not disobey. I am conscious of the courage with which you have faced difficult moments in the recent history of the ecclesiastical path without fear of self-criticism. Zdaję sobie sprawę z męstwa, z jakim stawialiście czoła mrocznym wydarzeniom waszej kościelnej drogi, nie obawiając się samokrytyki, ani nie szczędząc upokorzeń i wyrzeczeń, nie ulegając lękowi ogołocenia się z tego, co jest drugorzędne, aby odzyskać autorytet i zaufanie potrzebne sługom Chrystusa, jak tego oczekuje dusza waszego wyjątkowego ludu. Wiem, jak wam ciąży rana niedawnych lat.
spirit. And I have joined my efforts to yours in the efforts of I towarzyszyłem zawsze waszemu wielkodusznemu trudowi. Non si ripetano mai più. Ze świadomością, że kiedy uzdrawiamy, sami jesteśmy leczeni, oraz aby kontynuować wysiłki, aby takie przestępstwa nigdy więcej się nie powtórzyły. Vi parlo come vescovo di Roma. I speak to you as the Bishop of Rome. Già nella vecchiaia chiamato da Dio, da una terra anch'essa americana. Mówię do was jako biskup Rzymu, już w podeszłym wieku powołany przez Boga z ziemi, która jest także amerykańską. Mówię, aby strzec jedności Kościoła powszechnego i wspierać w miłości drogę wszystkich kościołów partykularnych, aby postępowały w poznaniu, w wierze i umiłowaniu Chrystusa. Czytając wasze imiona, zauważając wasz wygląd, znając wysoki poziom waszej świadomości kościelnej i wiedząc o szacunku, jakim zawsze darzyliście następcę świętego Piotra, muszę powiedzieć, że nie czuję się pośród was obco. Sam bowiem pochodzę z kraju rozległego, bezgranicznego i często bezkształtnego, który podobnie jak wasz otrzymał wiarę od misjonarzy. Dobrze znam wyzwanie zasiewu Ewangelii w sercach ludzi pochodzących z różnych światów, w sercach często zatwardziałych z powodu trudnej drogi przebytej przed przybyciem do tego kraju. Nie jest mi obca historia trudu zaszczepiania kościoła pośród nizin, gór, miast i przedmieść na terenie często niegościnnym, gdzie granice są stale tymczasowe, odpowiedzi oczywiste nie trwają długo, a kluczowe znaczenie ma umiejętność łączenia wielkiego wysiłku przyszłych odkrywców, pierwszych odkrywców, z prozaiczną mądrością i wytrwałością osadników, którzy czuwają nad zdobytą przestrzenią. Come ha cantato un vostro poeta, ali forti ed instancabili, ma anche tak jak to pisał wasz poeta, skrzydła silne i niestrudzone, ale także mądrość tych, którzy znają góry. Non vi parlo da solo. La mia voce si pone in continuità. Nie mówię do was sam osobiście, ale mój głos jest kontynuacją tego, co wam dali moi poprzednicy. Rzeczywiście, od zarania amerykańskiej państwowości, kiedy po rewolucji została utworzona pierwsza diecezja w Baltimore, Kościół Rzymu był zawsze blisko i nigdy nie brakowało jego stałego towarzyszenia i wsparcia. W minionych dekadach odwiedziło was trzech moich czcigodnych poprzedników, przekazując wam nadal aktualne znaczenie, aktualne znaczne bogactwo nauczania, które doceniliście, aby nadal nadać kierunek dalekowzrocznym programom duszpasterskim, jakie mają prowadzić ten umiłowany Kościół. Non sono venuto per giudicarvi o per impartirvi lezioni.
Nie mam zamiaru, aby wytyczać program lub nakreślić strategię. Nie przybyłem, aby was osądzać lub udzielać wam lekcji. W pełni ufam głosowi tego, który wszystkiego nauczy. Pozwólcie mi tylko, abym z wolnością miłości mógł do was mówić jak brat pośród braci. Nie zależy mi na tym, żeby wam powiedzieć, co czynić, bo wszyscy wiemy, czego Pan od nas żąda. Wolę wrócić do tego trudu dawnego, a zawsze nowego, by zastanawiać się nad drogą, jaką mamy pójść, uczuciami, jakie trzeba zachować podczas pracy, ducha, z jakim działamy. Nie zamierzając wyczerpać kwestii, podzielę się z wami kilkoma myślami, które uważam za stosowne dla naszej misji. Jesteśmy biskupami Kościoła, pasterzami i ustanowionymi przez Boga, aby paść Jego owce. Naszą największą radością jest bycie pasterzami. Niczym innym, jak właśnie pasterzami o niepodzielnym sercu i nieodwracalnym darze samych siebie. Trzeba strzec tej radości, nie pozwalając, aby nam ją skradziono. Diabeł ryczy jak lew, starając się ją pożreć, niszcząc w ten sposób to, do czego jesteśmy powołani. Nie dla siebie, ale dla daru i służby pasterzowi dusz naszych. Istoty naszej tożsamości należy szukać na wytrwałej modlitwie, w głoszeniu i pasterzowaniu. L'unione familiare con Cristo, dove incrociare quotidianamente. Nie ma to być modlitwa byle jaka, ale w zażyłej jedności z Chrystusem, w której codziennie spotykamy Jego spojrzenie, aby usłyszeć skierowane do nas Jego pytanie. Któż jest moją matką? I którzy są braćmi? I móc Jemu spokojnie odpowiedzieć. Panie, oto Twoja matka, oto Twoi bracia. Przekazuję ich Tobie. To ci, których mi powierzyłeś. Z takiej zażyłości z Chrystusem karmi się życie pasterza. Nie ma to być głoszenie skomplikowanych doktryn, ale radosne przepowiadanie Chrystusa, który dla nas umarł i zmartwychwstał. Niech styl naszej misji wzbudzi w tych, którzy nas słuchają, doświadczenie dla nas tego przepowiadania. Niech słowo nada sens i pełnię każdemu wycinkowi ich życia. Niech sakramenty pożywią ich tym pokarmem, którego nie mogą sobie zapewnić. Niech bliskość pasterza rozbudzi w nich nostalgię za uściskiem Ojca. Czuwajcie, aby owczarnia zawsze napotykała w sercu pasterza te zasoby wieczności, których nieustannie szuka się na próżno w rzeczach tego świata. Niech zawsze znajdują na waszych ustach docenienie za zdolność czynienia i budowania w wolności i sprawiedliwości dobrobytu,
który obfituje ta ziemia. Niech jednak nie zabraknie pogodnej odwagi, by wyznać: troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki. Non pascere se stessi, ma saper arretrare, abbassarsi, decentrarsi. Nie paść samych siebie, ale umieć się wycofać, pomniejszyć, usunąć siebie z centrum, aby rodzinę Bożą karmić Chrystusem. Czuwać nieustannie, zwracając się wysoko, aby osiągnąć owczarnie spojrzeniem Boga. Tym spojrzeniem, które należy tylko do Niego samego. Wznieść się na wysokość krzyża Jego Syna, jedynego punktu widzenia, który otwiera pasterzowi serce swojej owczarni. Ma sempre verso gli orizzonti di Dio. Nie patrzeć w dół w swojej autoreferencyjności, ale zawsze ku horyzontom Boga, które przekraczają to, co jesteśmy w stanie przewidzieć lub zaplanować. Czuwać także nad nami, aby uciec od pokusy narcyzmu, który zaślepia oczy pasterza. Sprawia, że jego głos jest nierozpoznawalny, a jego gesty stają się jałowe. Na różnorodnych drogach otwierających się na waszą troskę pasterską pamiętajcie, aby zachować niezatartą istotę łączącą wszystkie rzeczy. Mnieście uczynili. Senz'altro è utile al vescovo possedere la lungimiranza del leader e la scaltrezza dell'amministratore. Z pewnością użyteczne jest dla biskupa posiadanie dalekowzroczności przywódcy i przebiegłości administratora, ale na pewno niebłagalnie chylimy się ku upadkowi, kiedy mylimy moc siły z siłą bezsilności, przez którą Bóg nas odkupił. Biskup musi wyraźnie dostrzegać rozgrywającą się w tym świecie walkę między światłem a ciemnością. Biada nam jednak, jeżeli uczynimy z krzyża sztandar ziemskich zmagań, zapominając, że warunkiem trwałego zwycięstwa jest danie się przebić i ogołocić. Non ci è strana l'angoscia dei primi undici, chiusi tra loro muri. Nie jest nam obcy niepokój pierwszych jedenastu, zamkniętych w swoich murach, napadniętych i przerażonych, skonsternowanych, opanowanych obawami owiec zagubionych, których pasterza uderzono. Ale wiemy, że otrzymaliśmy ducha męstwa, a nie bojaźni. Dlatego nie wolno nam pozwolić, byśmy ulegli sparaliżowaniu strachem. Dobrze wiem, że wasze wyzwania są liczne. Często wrogie jest pole, na które rzucacie ziarno. I nierzadko pojawiają się pokusy, aby zamknąć się w ogrodzeniu obaw, by lizać rany, wspominając czas, który już nie wróci, planując stanowcze
odpowiedzi na już zaciekłe sprzeciwy. Siamo fautori della cultura dell'incontro. Siamo sacramenti viventi dell'abbraccio. A jednak jesteśmy zwolennikami kultury spotkania. Jesteśmy żywymi sakramentami uścisku między Bożym bogactwem a naszym ubóstwem. Jesteśmy świadkami uniżenia stąpienia Boga, który uprzedza w miłości nawet naszą pierwotną reakcję. Non per astuta strategia. Ma per fedeltà colui che non si stanca mai di passare. Dialog jest naszą metodą nie ze względu na przebiegłą strategię, ale z uwagi na wierność temu, który niestrudzenie przechodzi i powraca na ludzkie place aż do godziny 11, by zaproponować swoje zaproszenie miłości. Drogą jest zatem dialog między wami, dialog w waszych wspólnotach kapłańskich, dialog ze świeckimi, dialog z rodzinami, dialog ze społeczeństwem. Niestrudzenie będę was zachęcał do dialogu wolnego od lęku. Tym bardziej bogate będzie dziedzictwo, jakim macie szczerze i otwarcie się dzielić. Tym bardziej wymowna będzie pokora, z jaką macie je ofiarować. Nie lękajcie się dokonania wyjścia niezbędnego dla wszelkiego autentycznego dialogu. W przeciwnym razie nie można dogłębnie zrozumieć racji drugiej osoby, ani pojąć, że brat, do którego trzeba dotrzeć i uratować mocą i bliskością miłości, znaczy więcej niż stanowiska, które uważamy za dalekie od naszych autentycznie pewnych. Nie godzi się, aby ostry i wojowniczy język podziałów miał miejsce na ustach pasterza. Nie ma prawa obywatelstwa w jego sercu i chociaż zdaje się zapewniać na jakiś czas pozorne przywództwo, to tylko trwałe zafascynowanie dobrem i miłością jest naprawdę przekonujące. Bisogna lasciare che perennemente risuoni nel nostro cuore la parola del Signore. Prendete il mio giogo sopra di voi. Trzeba pozwolić, aby zawsze w naszym sercu rozbrzmiewało słowo Pana. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Jarzmo Jezusa jest jarzmem miłości i jest przesłanką pokrzepienia. Czasami ciąży nam samotność naszego trudu i jesteśmy tak bardzo obciążeni jarzmem, że nie pamiętamy już, iż otrzymaliśmy je od Pana. Wydaje się nam, że jest tylko nasze i stąd wleczemy się jak zmęczone woły na jałowym polu, którym grozi poczucie, że pracowały na próżno, zapominając o pełni pokrzepienia związanej nierozerwalnie do tych, którym złożył nam obietnicę. Uczyć się od Jezusa, albo lepiej, jeszcze uczyć się Jezusa, cichego i pokornego, wejść w Jego łagodność i pokorę przez kontemplację Jego działania.
wprowadzić nasze kościoły i nasz lud, nierzadko powalony bezkompromisowym pragnieniem sukcesu, w słodycz jarzma Pana. Pamiętać, że tożsamość Kościoła Jezusowego nie zapewnia spadający z nieba niszczący ogień, ale tajemnicze ciepło Ducha Świętego, który leczy serca rany, nagina, co jest harde, prowadzi serca zabłąkane. Wielką misję, jaką powierza nam Pan, wypełniamy w komunii, w sposób kolegialny. Świat jest już tak rozdarty i podzielony. Rozszczepienie już wszędzie ma miejsce. Dlatego Kościół, niepodzielna tunika Pana, nie może dać się rozerwać, stać się frakcją lub przedmiotem sporu. Naszą biskupią misją jest przede wszystkim cementowanie jedności, której treść określa Słowo Boże i jedyny chleb z nieba, dzięki którym każdy z powierzonych nam kościołów pozostaje katolickim, ponieważ jest otwarty i trwa we wspólnocie ze wszystkimi kościołami partykularnymi oraz z Kościołem Rzymu, który przewodniczy w miłości. Konieczne jest zatem czuwanie nad tą jednością, strzeżenie jej, krzewienie, świadczenie o niej jako znaku i narzędziu, które ponad wszelkimi przeszkodami jednoczy narody, rasy, klasy społeczne i pokolenia. Zbliżający się Rok Święty Miłosierdzia, wprowadzając nas w niewyczerpane głębie serca Bożego, w którym nie ma żadnego podziału, niech będzie dla wszystkich uprzywilejowaną okazją do umocnienia komunii, udoskonalenia jedności, pogodzenia różnic, przebaczenia sobie nawzajem i przezwyciężenia wszelkich odłamów, tak aby jaśniało wasze światło jako miasta położonego na górze. Taka posługa jedności jest szczególnie ważna dla waszego umiłowanego kraju, którego ogromne zasoby materialne i duchowe, kulturowe i polityczne, historyczne i ludzkie, naukowe i technologiczne nakładają poważne obowiązki moralne w świecie oszołomionym, z trudem poszukującym nowej równowagi pokoju, dobrobytu i integracji. Istotnym elementem misji jest więc zaoferowanie Stanom Zjednoczonym Ameryki pokornego i potężnego zaczynu komunii. Niech ludzkość wie, że jest wśród niej sakrament jedności, gwarancja, że jej przeznaczeniem nie jest porzucenie i rozkład. Takie świadectwo jest latarnią morską, która nie może zagasnąć. Istotnie, w gęstej ciemności życia ludzie potrzebują, by dać się prowadzić jej światłem, by być pewnymi czekającego na nich portu, pewni, że ich łodzie nie rozbiją się na skałach ani nie znajdą się na łasce fal. Zachęcam więc was do stawiania czoła trudnym problemom naszych czasów.
W głębi każdego z nich tkwi zawsze życie jako dar i odpowiedzialność. Przyszłość wolności i godności naszych społeczeństw zależy od sposobu, w jaki będziemy umieli reagować na te wyzwania. Gli immigrati che annegano alla ricerca di un domani, gli anziani o i malati dei quali si vorrebbe. Niewinna ofiara aborcji, dzieci umierające z głodu lub pod bombami, imigranci tonący w poszukiwaniu przyszłości, osoby starsze lub chore, których chciano by się pozbyć, ofiary terroryzmu, wojen, przemocy i handlu narkotykami, środowisko zniszczone przez rabunkową relację człowieka z przyrodą. W tym wszystkim mamy zawsze do czynienia z darem Boga, którego jesteśmy szlachetnymi szafarzami, ale nie panami. Niedopuszczalne jest zatem uchylanie się lub przemilczenie. Niemniej ważne jest głoszenie Ewangelii rodziny, którą podczas zbliżającego się Światowego Dnia Rodzin w Filadelfii będę miał okazję głosić odważnie razem z Wami i całym Kościołem. Appartengono al nucleo di quanto ci è stato trasmesso dal Signore. Te niezbywalne aspekty misji Kościoła należą do sedna tego, co zostało przekazane przez Pana. Mamy zatem obowiązek ich strzec i przekazywać nawet wtedy, gdy uczucia danej epoki stają się hermetyczne i wrogo nastawione wobec takiego orędzia. Zachęcam Was do zaoferowania takiego świadectwa z narzędziami i kreatywnością miłości oraz z pokorą prawdy. Potrzebuje ono nie tylko proklamacji i komunikatów zewnętrznych, ale również zdobycia miejsca w sercach ludzi i w świadomości społeczeństwa. W związku z tym bardzo ważne jest, aby Kościół w Stanach Zjednoczonych był także pokornym ogniskiem rodzinnym, przyciągającym ludzi urokiem światła i ciepłem miłości. Jako pasterze dobrze znamy ciemności i zimno wciąż istniejące na tym świecie, samotność i opuszczenie wielu osób, również tam, gdzie jest wiele możliwości komunikacyjnych i bogactw materialnych, lęk przed życiem, rozpacz i jej liczne przejawy. Zatem tylko Kościół, który potrafi gromadzić wokół ogniska rodzinnego, jest w stanie przyciągnąć. Nie chodzi o byle jaki ogień, ale o ten, który zapłonął w poranek wielkanocny. To zmartwychwstały Pan nieustannie wzywa pasterzy Kościoła przez nieśmiały głos wielu braci. Dzieci, czy macie co na posiłek? Trzeba rozpoznać Jego głos, tak jak to uczynili apostołowie na brzegu Jeziora Galilejskiego. Jeszcze bardziej decydujące znaczenie ma powierzenie się pewności, że żar Jego obecności, rozpalony ogniem męki, nas uprzedzają i nigdy nie gasną. Cultori di cenere e non custodi e dispensatori. Jeśli brakuje tej pewności, to grozi nam stawanie się czcicielami popiołów, a nie strażnikami i szafarzami prawdziwego światła i ciepła, które rozpala serca.
Consentitemi ancora di farmi due raccomandazioni. Zanim zakończę te refleksje, pozwólcie mi jeszcze przekazać wam dwa zalecenia, które są dla mnie ważne. Pierwsze dotyczy waszego ojcostwa biskupiego. Bądźcie pasterzami bliskimi ludzi, pasterzami bezpośrednimi służącymi. Ta bliskość wyraża się w sposób szczególny wobec waszych kapłanów. Towarzyszcie im, aby stale służyli Chrystusowi z niepodzielnym sercem, aby tylko pełnia wypełniała sługi Chrystusa. Proszę więc, nie pozwalajcie im godzić się na półśrodki. Dbajcie o ich źródła duchowe, aby nie popadli w pokusę bycia notariuszami i biurokratami, ale byli wyrazem macierzyństwa Kościoła, który rodzi i wychowuje swoje dzieci. Czuwajcie, aby niestrudzenie wstawali, żeby odpowiedzieć tym, którzy pukają w nocy, nawet wówczas, gdy już uważamy, że mamy prawo do wypoczynku. Przygotowujcie ich, aby byli gotowi się zatrzymać, pochylić, wlać balsam, wziąć na siebie i poświęcić na rzecz tych, którzy przez przypadek zostali ograbieni z tego, co sądzili, iż posiadają. Moje drugie zalecenie dotyczy imigrantów. Przepraszam, jeśli w jakiś sposób mówię niemal we własnej sprawie. Kościół w Stanach Zjednoczonych zna, jak mało kto, nadzieje pielgrzymich serc. Zawsze uczyliście się ich języka, wspierali ich sprawę, włączali ich wkład, bronili ich praw, promowali ich dążenie do dobrobytu, podtrzymywali zapalonym płomień ich wiary. Także teraz żadna inna amerykańska instytucja nie czyni więcej dla emigrantów niż wasze wspólnoty chrześcijańskie. Obecnie macie tę wielką falę imigracji z Ameryki Łacińskiej, która napływa do wielu waszych diecezji. Nie tylko jako biskup Rzymu, ale również jako pasterz przybyły z południa, odczuwam potrzebę, aby wam podziękować i zachęcić. Może niełatwo wam będzie odczytywać ich duszę. Może wyzwaniem będzie dla was ich różnorodność. Wiedzcie jednak, że posiadają bogactwa, którymi należy się dzielić. Przyjmujcie ich zatem bez lęku. Dawajcie im ciepło miłości Chrystusa, a odcyfrujecie tajemnicę ich serc. Jestem pewien, że po raz kolejny osoby te ubogacą Amerykę i jej Kościół. Dio vi benedica e la Madonna vi custodisca. Niech Bóg was błogosławi, a Matka Boża was strzeże. Dziękuję.
Drodzy Państwo, tak się kończy powoli spotkanie Ojca Świętego Franciszka z biskupami, członkami Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych. W tym momencie wszyscy mają okazję podejść do Ojca Świętego i przywitać się, uścisnąć dłoń, wymienić parę słów. To jest oczywiście ta wdzięczność Ojca Świętego, jaką chce on tutaj okazać wszystkim, tak jak to powiedział w swojej homilii. Kardynał Adam Majda, wcześniej kardynał Daniel Di Nardo i kolejni kardynałowie, członkowie McCarrick czy O'Brien, członkowie Konferencji Episkopatu Ameryki teraz podchodzą do Ojca Świętego. W tym momencie jest kardynał Patrick O'Malley odpowiedzialny za aktywność pro-life i teraz kolejni kardynałowie pozdrawiają Ojca Świętego. Drodzy Państwo, a w tym przemówieniu rzeczywiście bardzo mocno Ojciec Święty zaakcentował kwestie imigrantów, którzy tutaj przybywają tym razem z południa Ameryki. Wiemy, że ta zalewająca fala ludzi szukających lepszego życia dla wielu jest tutaj jakimś wyzwaniem, dla niektórych nawet napawa przerażeniem. Zresztą na granicy z Meksykiem budowano specjalny mur, ogrodzenie, które miał za zadanie ograniczyć, szczególnie przeciwdziałać handlowi narkotykami i przepływowi przestępczości. Jednakże stało się to wszystko ogromną barierą dla wielu zwykłych, normalnych ludzi, którzy chcieliby, zmieniając miejsce swojego życia, poprawić swój los. Dlatego tutaj te wszystkie wyzwania Ojciec Święty objął z jednej strony bardzo delikatnie, jakoś, jakoś tam paternalistycznie i nakazowo, ale z drugiej strony bardzo mocno zwrócił uwagę, że jest to wielki problem, którego nie sposób się jest uchylić tutaj. Jeszcze do niedawna można było wyznaczyć taką oś podziału Stanów Zjednoczonych, która biegła z północnego zachodu na południowy wschód. I dzieliła ona właśnie Amerykę na dwie części. Ta północno-zachodnia to część, która była zamieszkana przez ludność meksykańską, języka hiszpańskiego. Część Ameryki północno-wschodnia to kościół i tereny, które zamieszkane są przez ludzi białych. I o ile ta pierwsza część to ludzie młodzi, rodziny pełne dynamizmu, rodziny, które posiadają po kilkoro dzieci, o tyle ta część druga, wschodnia, to ludzie starzejący się, emeryci, którzy przeżyli już swój czas, ich życie dobiega kresu. A teraz to wszystko się zmienia, bowiem widzimy, że wszędzie, w każdym dużym mieście można spotkać wielu imigrantów, szczególnie właśnie języka hiszpańskiego, pochodzących z Meksyku, pochodzących z Ameryki Środkowej, z Puerto Rico. Jest też wielu Kubańczyków, którym udało się wyjechać przed laty ze swojej wyspy i tutaj znaleźli azyl, tutaj znaleźli schronienie, tutaj znaleźli godziwe warunki swojego życia, znaleźli prawdziwą wolność. Na przykład kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Cicero i nasza parafia. Kościół wybudowany przed prawie 100 laty przez polskich emigrantów, którzy wtedy właśnie na te tereny przybywali. Wybudowany w szczerych polach, dziś jest w środku miasta Chicago, a parafie zamieszkują w dużej większości, bo chyba około 80% czy ponad, właśnie ludzie pochodzenia hiszpańskiego, hiszpańskojęzyczni, przybyli właśnie z Meksyku. Przybyli tutaj,
w poszukiwaniu godnych warunków życia, w poszukiwaniu właśnie tych lepszej pracy i środków, aby wykształcić swoje dzieci, młodzież, aby tutaj żyć, pracować, tutaj się modlić. I tak jak podkreślił Ojciec Święty w swoim przemówieniu do księży biskupów, aby nie bali zauważyć się w emigrantach ich wielkiego potencjału, ich wielkiego dobra, który przynoszą ze sobą. Bo są to często ludzie szlachetni. Ludzie, którzy pragną czegoś więcej niż tylko wegetacji w swoim narodzie, w swoim państwie. Ale pragną nie tylko z tego państwa korzystać, ale także je wzbogacać poprzez swoją myśl, poprzez swoją pracę, poprzez inteligencję, poprzez te wartości i talenty, które przynoszą ze sobą. Oczywiście, że zdarza się i to w każdej nacji, że są i tacy, którzy mają konflikt z prawem, są i tacy, którzy może bazują na tym, że państwo zapewnia im socjalną pomoc, nie chcą pracować, ale to są raczej wyjątki, bo często widzimy, że rodziny emigrantów, ojcowie rodzin, to ci, którzy ciężką pracą, często pracą na dwie zmiany, zapewniają swoim najbliższym warunki życia. I to oni pracują, natomiast matka rodziny, ona zajmuje się wychowaniem dzieci. I to jest jej, przepraszam, jakże ciężka praca, którą wykonuje każdego dnia. Proszę Państwa, Ojciec Święty także pozdrawia świeckich pracowników Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych. To są także ci ludzie, którzy na co dzień posługują w tych kwestiach administracyjnych, biurowych. I no, co ciekawe, z jednej strony wiemy, że funkcjonowanie Kościoła, jak w ogóle jakiejkolwiek instytucji, byłoby prawie że niemożliwe bez tego całego aparatu administracyjnego. I to jest tutaj oczywiste. No, ale z drugiej strony Ojciec Święty bardzo mocno to podkreślał dzisiaj. Staracie się, aby nie być urzędnikami, aby nie poddać się, nie popaść w biurokrację, bo to byłaby wielka pomyłka i porażka. My rzeczywiście na co dzień w funkcjonowaniu tutaj od tej strony administracyjnej, funkcjonowaniu Kościoła, to widzimy tutaj w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie. Czasami zdarza się tak, że no, wydaje się, że rzeczywiście ta biurokracja trochę do przesady jest doprowadzona. I dlatego może także i od tej strony ten głos papieża jest tutaj bardzo taki, powiedziałbym, odświeżający niekiedy spojrzenie na rzeczywistość codziennej działalności Kościoła. Ojciec Święty, który tutaj przybywa do Ameryki, jak to zaznaczył na samym początku już w przemówieniu powitalnym w Białym Domu, jak również tutaj w tym słowie skierowanym do księży biskupów, przybywa jako emigrant, czy też potomek imigrantów, bo przecież jego rodzice wyemigrowali kiedyś do Argentyny, on tam się urodził. I oczywiście, kiedy został wybrany na stolicę Piotrową, wszyscy jakoś chyba patrzyli, dalej patrzą z nadzieją, że Ojciec Święty, jako ten, który jest i ma korzenie imigranta, zajmie się i będzie poruszał te sprawy emigrantów.
Ojcze Święty, bardzo dziękuję Ci za Twoją wspaniałą orędzie. Zanim opuścisz nas, mamy dla Ciebie dwa prezenty. A gift that is an original piece of art that was commissioned to celebrate your pastoral visit to the United States. Pierwszy z nich to jest po prostu taki obraz, który ma upamiętniać Twoją wizytę w Stanach Zjednoczonych. To są święci w Święci urodzeni na terytorium Stanów Zjednoczonych i podczas swojego życia posługujący tutaj. Widzimy tutaj także i świętego Jean-Pero, którego dzisiaj kanonizujesz, a nad nimi wznosi się Matka Boża z Guadalupe, patronka Ameryki. To jest nasz dar dla Ciebie, Ojcze Święty, jeden. And Holy Father, also please allow us to give to you a monetary gift that represents the love of the bishops and the faithful from throughout the United States. We offer this gift to you so that you might continue your care of those who are most poor. I pozwól, że w imieniu biskupu przekażemy Tobie także dar pieniężny. To jest wyraz naszej miłości do Ciebie, naszej wdzięczności i dajemy Ci ten dar po to, abyś mógł nadal kontynuować swoją misję posługi dla ubogich. No, Ojcze Święty chciałby jeszcze coś powiedzieć pewnie i dlatego tutaj mamy mikrofon. Rzeczywiście dodajmy, że tutaj te spotkania wymykają się. Our Holy Father has asked me to say that he's just very sorry he can't greet every single bishop personally. No, naprawdę Ojciec Święty prosił mnie, żebym przeprosił was, że nie może pozdrowić każdego z osobna biskupów osobiście, bo no niestety jest czas na to nie pozwala. I ten gest papieża pokazał na zegarek, no tak, bo za chwilę będzie już podróż do Bazyliki Wniebowzięcia Niepokalanego Poczęcia na kanonizację, na tę główną. Właściwie to jest taki najmocniejszy tutaj akcent, najmocniejszy moment tego początkowego etapu pielgrzymki papieskiej do Stanów Zjednoczonych. Kanonizacja Jean-Pero Serra, którą będziemy za chwileczkę przeżywać. I tak jak powiedzieliśmy, no, wymykają się te spotkania papieża Franciszka pewnym ścisłym planom, ustaleniom. Dzisiaj troszkę inaczej to się potoczyło. Miało być najpierw homilię papieża po czytaniu, a dopiero później przemówienia. Było zupełnie inaczej. Teraz z kolei spontanicznie nie było nigdzie tutaj to zakomunikowane, te dary konferencji biskupów, które były tutaj przekazane i reakcja Ojca Świętego, który pozdrowił gorąco wszystkich. I także to spontaniczne podziękowanie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych za orędzie papieskie. Także zauważmy, drodzy Państwo, rzeczywiście to może to są takie zupełnie drugo-trzeciorzędne szczególiki, które tutaj, na które tutaj wskazujemy, ale one właśnie sprawiają, że ta wizyta papieska w Stanach Zjednoczonych nabiera takiego charakteru, no, można powiedzieć tutaj w tym momencie rodzinnego, bliskiego i te wszystkie słowa papieża, które słyszymy, słowa o tej bliskości, otwarciu serca dla drugiego, tego bez lęku, podejścia do innego, one nabierają także jeszcze coraz pełniejszego wymiaru i znaczenia. A my teraz już kończymy naszą transmisję. Dziękujemy za to spotkanie i wspólną modlitwę z Ojcem Świętym Franciszkiem i zapraszamy tutaj według naszego czasu po południu, czyli to już będzie za
za niecałe 4 godziny, tak? Zapraszamy na uroczystą mszę świętą kanonizacyjną, a tymczasem z Waszyngtonu żegnają się z Państwem ojciec Zbigniew Pieńkos i ojciec Jacek Cydzik. Przekazujemy głos do studia Radia Maria i Telewizji Trwam w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.